to, czy nie musimy nosić maseczek, a czy to człowieka cieszy i mnie konkretnie, to chyba pytanie retoryczne, no bo oczywiście, że tak. A przy czym faktycznie jest coś takiego, co jest ciekawe dla mnie psychologicznie, że w momencie, kiedy przestaliśmy nosić maseczki, przestaliśmy myśleć w ogóle o pandemii. No i dobrze, bo możemy myśleć o normalnej rzeczywistości. No oczywiście, że o tyle, o ile. A jeżeli choć na ułamek sekundy uda nam się zapomnieć o tej przykrej sytuacji za wschodnią granicą. Uważam, że absolutnie wojen nie powinno być. Natomiast uważam też, że w obronie własnej i w obronie własnej ojczyzny, nie tylko własnej osoby czy rodziny, bo ojczyzna też jest w pewnym sensie naszą rodziną, wojen w ogóle nie powinno być, ale możemy bronić się do ostatniej kropli krwi. I gdybym była mężczyzną, na pewno wzięłabym udział czynny w obronie naszego kraju, naszej kochanej Polski.